Jesteśmy na wystawie Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego istniejącego w latach 1951-2000, która to wystawa jest takim ekstraktem rzeczy powstałych w tym gronie, które wydały mi się najistotniejsze, to znaczy najważniejszych członków tego stowarzyszenia i pewne tendencje estetyczne, które występują w dziełach tam powstałych. W publikacji, która temu towarzyszy, dokładniej opisane są i realia funkcjonowania tego towarzystwa i różne problemy, które się z tym wiążą. Wydaje mi się, że spośród wielu zrzeszeń twórczych fotografii i nowych mediów, Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne miało pozycję szczególną dzięki temu, że z jego grona wyszło kilka osób, które wywarły wielki wpływ na polską fotografię i też są szeroko znane poza granicami Polski. To było rezultatem splotu wielu czynników. Tutaj w Gliwicach po II wojnie światowej pojawili się ludzie z różnych stron dawnej, przedwojennej Polski, z terenów głównie, które już przypadły innym krajom, a zwłaszcza z kresów południowo-wschodnich, zwłaszcza z Lwowa, który był przed II wojną światową najważniejszym ośrodkiem sztuk fotograficznych w Polsce. Dzięki działalności między innymi Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego i tych środowisk twórczych na Politechnice Lwowskiej. Ponieważ Politechnika Gliwicka uważa się za kontynuatora tradycji Politechniki Lwowskiej, podobnie jak zresztą Politechnika Wrocławska, te wzory działania, które istniały we Lwowie, zostały w dużej mierze przeniesione też tutaj do Gliwic. Właściwie w tym pierwotnym, podstawowym składzie nie było nikogo, kto zajmowałby się fotografią, mieszkał tutaj w Gliwicach, więc to powstało całkowicie nowe środowisko złożone z ludzi takich trochę rozbitków życiowych i tych, których sytuacja zmusiła do przeniesienia się w inne miejsce. Przez kilka lat po II wojnie światowej nie było tutaj stowarzyszenia, ponieważ zawsze potrzebna jest jakaś osoba czy grono osób, wokół których taka działalność się ogniskuje i to dopiero musiało się utrwalić. Także w województwie katowickim pierwsze stowarzyszenia pojawiły się w Katowicach i w Częstochowie, ale to gliwickie bardzo szybko wysunęło się na czoło. Pierwotnie istniały tutaj takie kluby fotograficzne przy instytucjach typu Biprochem, Zakład Energetyczny czy kilku innych, gdzie entuzjaści fotografii starali się rozwijać taką działalność i z grona tych osób plus tych, które były związane z Politechniką Gliwicką powstało to Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne. Ono, borykając się na początku z wieloma problemami lokalowymi i finansowymi, a także z fatalnym zaopatrzeniem w materiały do takiej działalności, jakie wówczas istniały w pierwszych latach powojennych, po kilku latach okrzepło i w roku 1958, kiedy Federacja Amatorskich Zrzeszeń Fotograficznych powierzyła Towarzystwu Gliwickiemu zorganizowanie takiej ogólnopolskiej wystawy, zaczęło być postrzegane jako jeden z takich ważnych ośrodków twórczych. Także te lata od końca lat 50. do lat 70. to jest okres największej świetności tego towarzystwa i tu działo się bardzo wiele. Takimi dwoma twórcami, którzy w najsilniejszy sposób ukształtowali, ukierunkowali działalność i wpływali na to, jaki poziom ona miała, to był Tadeusz Maciejko i Adam Szejbal. Tadeusz Maciejko, który tutaj jest reprezentowany
Tylko jedną, co prawda, fotografią. Przede wszystkim zasłynął tym, co w latach 30. w Lwowie robił jako student architektury i później członek Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Eksperymentował z fotografią, z fotomontażami, z taką logiką posługiwania się tym medium, którą proponowała sławna niemiecka uczelnia Bauhaus z Weimaru. To była taka najważniejsza awangarda artystyczna lat 20. i dzięki kontaktom, jakie Maciejko i inni we Lwowie mieli z tymi ośrodkami, potrafili oni stworzyć tam również ten typ najbardziej nowoczesnej fotografii, która wtedy miała kilka takich nurtów. Istniał już klasyczny nurt fotografii artystycznej nazywany piktorializmem, który najogólniej mówiąc starał się wykorzystywać pewne wzory kształtowania obrazu wypracowane na terenie malarstwa i grafiki i stosując te pewne reguły, tłumacząc je na język fotograficzny, osiągał znaczące sukcesy. Jednak rozwijające się awangardy artystyczne w wieku XX szybko spowodowały, że piktorializm zaczął być krytykowany za zbyt zachowawczą, konserwatywną formę i powstawały nowe formy związane z fotografią, filmem, czy takimi formami jak fotomontaż. Tutaj Maciejko mógł innym fotoamatorom w Gliwicach opowiedzieć o tym, co się najbardziej interesującego działo w fotografii przed wojną i na czym polegały zasady tej nowej estetyki. Czy ktoś to przyjmował do swojego warsztatu, czy nie, to jest inna sprawa. Ważne jest, że działali już od razu z jakąś szerszą świadomością. Drugą taką osobą był Adam Szejbal. Szejbal, który był z wykształcenia prawnikiem. Tutaj mamy jego portret wykonany przez ówczesnego prezesa GTF-u Aleksandra Górskiego. Był lotnikiem. Zajmował się w dziedzinie wojskowości lotnictwem. W czasie wojny był internowany. Po wojnie robił bardzo interesujące prace. Pochodził z rodziny, która wydała kilku takich bardzo znacznych postaci, takich jak Stanisław Szejbal, czy kilku innych znanych XIX-wiecznych fotografów. Szejbal tutaj jest reprezentowany kilkoma jeszcze fotografiami, w których widzimy takie sceny obserwowane w życiu toczącym się na ulicach miast, wyładunek mąki, tutaj jacyś młodzi ludzie grających w skata, podwórka, zakamarki ulic, fotografowane bez żadnego upiększania, wydobywający faktury, układy architektoniczne z podkreśleniem takiej degrengolady, ubóstwa tego środowiska, które w tej rzeczywistości powojennej no, było rzeczywistością, w jakiej ci ludzie musieli się odnaleźć. I było to niezbyt dobrze widziane, a nawet powiedział sekowane przez cenzurę, ponieważ realizm socjalistyczny, który był taką oficjalną ideologią w PRL-u, zwłaszcza w czasach stalinowskich, nakazywał pokazywać rzeczywistość z perspektywą rozwoju idei socjalistycznych, heroicznych robotników, którzy wypracowują setki procent normy. Ten optymizm wyznaczający perspektywę kształtowaną przez politykę partii komunistycznej. Fotografowanie takich też przedmiotów wyrzuconych, zużytych, to była też koncepcja, która bardzo ciekawie została rozwinięta przez Jerzego Lewczyńskiego. Lewczyński jest jednym z najlepiej reprezentowanych tutaj, ponieważ jego znaczenie
no jest pierwszorzędne. I był człowiekiem, który jako młody chłopak mieszkający na wsi próbował się nauczyć fotografii i zdobywał to drogą samokształcenia. Działał też w partyzantce w rejonie Tomaszowa Lubelskiego. Po wojnie przyjechał do Gliwic i studiował budownictwo na Politechnice. W środowisku GTF-u szybko podniósł swoje kwalifikacje i jego fascynacją była taka najbardziej banalna rzeczywistość, w której odkrywał ślady historii, ślady emocji, pewnych fascynacji czy tragedii wyrażane przez jakieś notatki, wyrzucone meble, odzież czy inne sytuacje ujawniające prawdziwe aspekty rzeczywistości. Stosował też takie formuły jak fotomontaż. To jest taka trochę ironiczna reakcja na entuzjastyczne powitanie Gomułki jako takiego reformatora socjalistycznego, który szybko okazał się bardzo twardogłowym jednak politykiem. Tego typu takie surrealistyczne historie z Kurczakiem na targowisku. To taki jakby odwrotność tego gołąbka pokoju, który wtedy dekorowano sztandary czy ściany. Ten portret robotnika zasłaniającego twarz łopatą to taka jakby satyra na bohaterów pracy realizmu socjalistycznego, gdzie odbierano ludziom jakby prawdziwą osobowość, czyniąc z nich tylko jakby takie maszyny wykonujące odgórne polecenia. Ważną osobą dla Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego był Zdzisław Beksiński. Artysta, który nie mieszkał w Gliwicach, bo wtedy mieszkał w Sanoku, ale utrzymał bardzo bliskie kontakty z Jerzym Lewczyńskim, z którym się przyjaźnił aż do śmierci, oraz Bronisławem Szlapsem, artystą z Poznania. Ta trójka współpracowała ze sobą od 1957 roku. I tutaj mieli też wystawy indywidualne w Gliwicach, a najważniejszym przedsięwzięciem była taka wystawa nazwana Pokazem Zamkniętym, zrealizowana w 1959 roku, która przeszła do historii pod nazwą Antyfotografia. Antyfotografia to był tytuł recenzji, która się ukazała na temat tej wystawy, napisanej przez Alfreda Ligockiego, i ten epitet przyległ jakby do tego pokazu. Rewolucyjność tego pokazu w sensie artystycznym polegała na tym, że Beksiński i Lewczyński mieszali tam ze sobą prace, które można by nazwać według konwencji przyjętych fotografią artystyczną, z fotografią jakby znalezioną, często będącą dokumentem wyciągniętym ze śmietników. Poza tym łączono te prace w pewne serie ze sobą, które miały być odczytywane jako pewien ciąg, prawda? Pewne zdanie oparte na zasadzie łączenia ze sobą skojarzeń. Ta metoda wychodziła poza wszelkie konwencje rozumienia kreacji w fotografii, a także pokazywania fotografii. Ona później doprowadziła do takich form jak instalacje, czy też działania w przestrzeni realnej, wychodzące poza utrwalony na kawałku papieru medium w przestrzeń, łącząc to też z innymi dziedzinami plastyki, albo też takimi działaniami parateatralnymi.
Ta wystawa nagłośniona dzięki temu artykułowi Ligockiego, który wówczas był wykładowcą na filii Akademii Sztuki z Krakowa w Katowicach i bardzo się przysłużył dla kształcenia tego środowiska, prowadząc wykłady dla fotografów. Co prawda jego rozumienie nowoczesności nie było takie zbyt przychylne dla tych eksperymentów, ale był człowiekiem bardzo rzetelnym i rzeczowo opisywał to, co komentował. Także zawdzięczamy mu bardzo wiele odnośnie tego, jakie znaczenie miała ta fotografia w tym czasie. Wówczas taką najważniejszą wystawą na świecie była Rodzina Człowiecza, The Family of Man, która krążyła po świecie w drugiej połowie lat 50. i uważano, że tradycyjny fotoreportaż to jest ta istota sztuki fotograficznej. Tego rodzaju prace jakby krytykowały ograniczoność tej koncepcji. Pokazywała, że fotografia, jak to powiedział Lewczyński, jest czymś różnorodnym i to jest jej największą wartością, że występuje zarówno na poziomie takich amatorskich, rodzinnych notatek, na poziomie doniesienia prasowego, medialnego, jak i bardzo wyrafinowanych eksperymentów o charakterze filozoficznym. I dopiero łącznie ujawnia to potencjał fotografii i jej możliwości oddziaływania. Tutaj mamy taki autoportret Beksińskiego, który zasłania się jakby swoją pracą rysunkową. Beksiński był niezwykle błyskotliwym człowiekiem również od strony intelektualnej i jego korespondencja z Lewczyńskim i to, jak te myśli przekazywane były w tym środowisku, myślę, w bardzo mocnym stopniu ukształtowały jego poziom. Tutaj mamy jeszcze jedną taką dużą pracę Lewczyńskiego z 1968 roku, z wystawy Fotografia subiektywna. To była zbiorowa wystawa, która była jedną z takich ważniejszych demonstracji możliwości polskiej fotografii nowoczesnej. To jest taki mocno autobiograficzny cykl fotografii, gdzie takie z okresu dzieciństwa prywatne fotografie połączone z różnymi reprodukcjami sytuacji bądź notatkami z życia. Dziwny jest ten świat, to również jest tytuł tego cyklu. Posługiwanie się fotografią jako pewnym całościowym montażem w ramach wystawy było tym, co przyswajali sobie też inni autorzy. Jerzy Lewczyński najbardziej dzisiaj chyba jest znany z pojęcia archeologii fotografii. Mianowicie jego idea było zbieranie też fotografii, wyciąganie z archiwów albo śmietników czy strychów prac, które były dowodem istnienia innych ludzi przed nami, którzy żyli jakimś życiem nacechowanym emocjami, dążeniami i pozostawili sobie ślady, z których możemy odczytywać to w sposób mniej lub bardziej pośredni. I takie prace w latach 70., jak na przykład to przybliżanie struktury znalezionego negatywu, który ostatecznie powoduje, że on się rozpływa w tych halogenkach srebra. Dzisiaj byśmy powiedzieli pikselach, tak? Jeśli chodzi o zapis elektroniczny, bo musimy pamiętać, o czym młodzi ludzie może już nie zawsze pamiętają, że fotografia jeszcze do całkiem niedawna opierała się na procesach fotochemicznych i praca w ciemni, operowanie tą materią, tym procesem miały bardzo ważne znaczenie, nie tylko jako procedura techniczna, ale też na jakieś ukierunkowanie wrażliwości fotografującego. Te kwestie dotyczące wyboru, przygotowania do wykonania pracy były inaczej rozłożone niż jest to dzisiaj. Nie dyskredytując w niczym oczywiście tego, co wytwarzane jest w chwili obecnej. Drugą taką osobą fundamentalną
dla znaczenia Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego była Zofia Rydet. Osoba niezwykle interesująca, która zajęła się fotografią już będąc 40-kilkuletnią osobą. Pochodziła ze Stanisławowa. Po wojnie zamieszkała najpierw w Bytomiu, gdzie została członkiem GTF-u, a potem przeprowadziła się do Gliwic. Jej prace stały się znane z wystawy Mały Człowiek w 1961 roku i Czas Przemijania, 3 lata później. Pierwsza wystawa poświęcona była dzieciom, druga osobom starszym. Były one niezwykle dobrze przyjęte. Mały Człowiek został w formie albumu również wkrótce wydany. Rydetowa, inspirując się pismami Janusza Korczaka, podchodziła do tej tematyki świata dziecięcego inaczej niż inni. Fotografie dzieci to jest jeden z najpopularniejszych tematów do fotografowania, ale żeby dostrzec w tym świecie dziecięcym, który jest pewnym światem jakby niezależnym, nie jest to po prostu niedojrzały świat, który dopiero czeka na dorosłość, ale pewna rzeczywistość mająca własne prawa, własny jakby wszechświat funkcjonujący w umysłach, w oczach tych dzieci. I to Zofii Rydet udało się bardzo ciekawie wyrazić. Następnym krokiem było dokumentowanie zanikającego świata polskiej wsi, przedmieść, gdzie Zofia Rydet pukała do drzwi i fotografowała ludzi we wnętrzach ich mieszkań. Przy okazji starała się też dokumentować to, co się tam znajdowało. Ci ludzie byli wyrażani nie tylko poprzez to, jak wyglądają, ale też to, co posiadają, co zgromadzili przez całe swoje życie, co stanowi część wyrazu ich osobowości. Te tak zwane zapisy socjologiczne, bo pod tym hasłem powstało przeszło 20 tysięcy zdjęć wykonywanych na terenie całej Polski, są nacechowaną taką bardzo emocjonalną dokumentacją. Najczęściej fotografowane było Podhale i Górny Śląsk, ale przy każdej okazji Zofia Rydet, jeżdżąc po Polsce, robiła też zdjęcie w rejonie rzeszowskim, suwalskim, gdzieś tam na wybrzeżu. Fotografie, które są bardzo takim bezpośrednim, prostym sposobem rejestracji, ale w których wyraża się cała też osobowość Zofii Rydet, bo to, jak dana osoba wygląda, jak reaguje, jest emanacją tego, z kim ma kontakt, kto, z kim on się spotyka. Tutaj, chociaż tego typu dokumentacji istnieje wiele, właściwie żadna nie ma takiej siły jak to, co zrobiła Zofia Rydet. I właściwie, jeśli by wziąć pod uwagę to, ilu ludzi zajmuje się twórczością Zofii Rydet i Jerzego Lewczyńskiego, ile powstaje publikacji na ten temat, to można powiedzieć, że jest to dwójka twórców polskiej fotografii, która jest najważniejsza. Są oni również znani za granicą i krąg ludzi zainteresowanych i sposób dociekania, jaki jest sens, jakie jest znaczenie ich pracy, ciągle się powiększa. Nie należy to tylko do historii, ale jest ciągle analizowane, jest ciągle źródłem inspiracji. Archeologia fotografii Jerzego Lewczyńskiego to jest pojęcie, które w tej chwili zrobiło karierę i jest pewną metodą, którą posługuje się bardzo wielu twórców, ale nie jest łatwo dorównać tym autorom, przede wszystkim dlatego, że oni potrafili się niezwykle głęboko emocjonalnie zaangażować w ten program. I to jest czymś niezwykle autentycznym w tych pracach. To nie jest tylko jakby taka metoda techniczna przyjęta, czy też pomysł,
ale jakby część ich życia. W jaki sposób można swoje życie wyrazić poprzez obserwację czy odtworzenie cudzej egzystencji? To jest niezwykle ciekawa i głęboka kwestia. Z tego powodu najwięcej prac właśnie tej dwójki tutaj zostało pokazane. Inne ważne osobistości to Piotr Janik, fotografujący dziennikarz, pracujący w Nowinach Gliwickich, tygodniku, gdzie pisał artykuły, ale też fotografował. Jego pracę cechuje bardzo ciekawa taka obserwacja życia codziennego, pewna taka skłonność do inscenizacji nawet, a także pewne warsztatowe pomysły do pracy z tworzywem fotograficznym, które go czasami prowadziły do takich prawie abstrakcyjnych form, tak jak te prześwity, użyte zresztą na okładce tej publikacji do wystawy. I on też podchwycił tą ideę tworzenia wystaw poprzez aranżację ścisłą, co wcześniej nie było specjalnie praktykowane. To dzisiaj jakby jest to elementem jakby takich standardów wystawienniczych, ale te lata 50. i 60. to był okres jakby przełamywania tej bariery w traktowaniu fotografii. Stanisław Skoczeń, inny ważny twórca, inżynier elektryk, pracujący jako projektant, też świetny żeglarz. Jego albumy fotograficzne dotyczyły przede wszystkim tematyki żeglarskiej. Wspomina o tych zawodach, ponieważ bardzo niewiele tych osób było profesjonalnymi fotografami. Przeważnie mieli oni zawody, w których pracowali, tak jak Lewczyński był inżynierem budowlańcem aż do emerytury. No, Zofia Rydet początkowo prowadziła sklep, ale w miarę jak jej kariera fotograficzna się rozwijała, została profesjonalnym fotografem i uczyła później fotografii studentów architektury na Politechnice Śląskiej. Także to pomieszanie różnych doświadczeń zawodowych, różnych źródeł było bardzo wielkim bogactwem tego środowiska. W latach 70. pojawiły się nowe trendy, które znalazły bardzo ciekawy wyraz tutaj w Gliwicach. Byli to studenci Politechniki Gliwickiej, którzy założyli grupę ZUM, Studio Prób Fotograficznych i Filmowych ZUM. Powstało między 1972 a 1974 roku, bo tam się przekształcało częściowo, jeśli chodzi o skład i nazwę. Z kolei oni podjęli program, który potem nazwano fotografią ekspansywną. Znaczy realizacji artystycznych, nie w przestrzeni galeryjnej, ale w przestrzeni publicznej, na ulicach, w jakichś takich sytuacjach, w których wykorzystywali otoczenie jako część aranżacji. To możemy zobaczyć trochę dalej. Tak, tutaj mam kilka przykładów takich działań z fotografią grupy ZUM, jak akcja czy instalacja, dialog Andrzeja Górskiego, który studiował tu w Gliwicach architekturę, a potem na Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, z urną taką wyborczą, na której jest portret jakby zakneblowaną dziewczyną, czy taka praca Górskiego, antywojenna. Andrzej Górski robił wiele prac, których dawał bardzo czytelne aluzje polityczne.
do sytuacji zniewelenia swobody wypowiedzi. Wspólnie z kolegami realizował też takie akcje typu ochrona środowiska w czasie festiwalu studenckiego FAMA w Świnoujściu. Tu z kolei mamy przykład takiej jakby konstruowania osoby z fragmentów pozbieranych z różnych sytuacji. Tych działań w latach 1972-79, kiedy grupa zumistniała, było bardzo dużo. Kiedyś, kilka lat wcześniej w tym muzeum byłem kuratorem wystawy dotyczącej właśnie działalności grupy Zoom i z braku miejsca oczywiście musieliśmy to ograniczyć tylko do takich sygnalnych pokazów. Kilka interesujących prac członków tej grupy mamy tutaj. Marek Gerstmann, student architektury, był autorem takich prac poświęconych wyrażaniu pojęcia przestrzeni, czy też kwestii związanych z ekologią. Górny Śląsk i Gliwice to w sprawach ekologicznych był obszar jakiejś takiej katastrofy, zupełnej zadymienia, niszczenia przyrody przez wyziewy, ścieki. Także tutaj ta świadomość ekologiczna była budowana bardzo wcześnie, chociaż rezultaty jakby przyszły dużo później, częściowo zresztą na skutek załamania gospodarczego związanego z tego rodzaju inwestycjami przemysłowymi. Tutaj mamy jeszcze parę interesujących przykładów twórców zajmujących się fotografią z różnej strony, tak jak Stanisław Jakubowski, który obok Janika również pracował dla Nowin Gliwickich. Jakubowski był już takim rasowym fotoreporterem, który zresztą był wyróżniany nagrodami typu Fotoreporter Roku w Polsce i zdobył medale na World Press Photo. To jest taki repertuar, który dotyczył na przykład imprez sportowych, wypadków w kopalniach. Tu mamy fotografię z takiego cyklu Jeden Dzień Gliwic. W 1962 roku z okazji Dni Gliwic przeprowadzono taką akcję, której Piotr Janik, Jakubowski i Lewczyński mieli od rana do wieczora dokumentować to, co jest codziennym wydarzeniem na ulicach Gliwic. Tych fotografii oczywiście było bardzo dużo, tu tylko tak sygnalnie pokazaliśmy kilka. Tutaj dokumentacja z pierwszej transplantacji serca przeprowadzonej przez profesora Zbigniewa Religę. Tego rodzaju tematyka również się pojawiała, aczkolwiek fotoreporterzy nie stanowili w GTF-ie jakiejś wyjątkowo silnej grupy. Na przykład ważną postacią był też Michał Sowiński, który zaczął swoją działalność jako taki dokumentalista marginesów życia społecznego, na przykład wnętrza jakichś takich tanich restauracji czy barów, gdzie ludzie się upijali, czy też znajdowali jakiś taki kąt, dosyć taka brutalna rzeczywistość, ale potem Sowiński jak i Kazimiera Dyjakowska w GTF-ie stali się takimi specjalistami od aktów. Zaczęli tą działalność w latach 60. i kontynuowali w następnej dekadzie. To budziło sporo sensacji i ekscytacji, dlatego że tematyka aktów PRL-u była raczej źle widziana jako szkodząca socjalistycznej moralności. To dopiero w latach 70. dopuszczano w pismach ilustrowanych publikacje jakichś takich pojedynczych, rozbieranych fotografii, ale takie wystawy jak na przykład Wenus, która wystartowała właśnie w 70. roku w Krakowie, no to były wydarzenia, które budziły
olbrzymią sensację. Aczkolwiek od strony artystycznej nie miały one specjalnie dużego znaczenia. Maciej Głowaczewski, taki bardzo ciekawy właśnie dokumentalista, fotoreporter, ostatni prezes GTF-u, też należał do tego kręgu bliskiego fotoreportażowi. Ta praca Krzysztofa Forbrota pokazuje, że to jest taki wątek, który jakby tworzy drugi biegun. Obok tych surowych dokumentów, czy stylizowanych dokumentów czasami, aż do abstrakcji, które kwestionowano jako przynależne do medium fotograficznego. Forbrot był biologiem, który pracował w Instytucie Onkologii. Zainteresował się fotografią mikroskopową i kwestiami symetrii występujących w naturze, także w tej rzeczywistości oglądanej dopiero w dużym powiększeniu. To było przez wspomnianego przeze mnie krytyka Alfreda Ligockiego bardzo krytykowane. On uważał, że to należy już do dziedziny grafiki, ale to jest jakby takie pewne uprzedzenie, które w tych latach było częste, ponieważ była bardzo silna tendencja do wyrazistego definiowania tego i szufladkowania. To dzisiaj może być nawet niezrozumiałe, bo żyjemy w okresie, kiedy jakby rozluźnienie tych kategorii i względność ich definiowania jest czymś naturalnym. Ostatnim takim trendem, który tutaj w GTF-ie znalazł swój ciekawy wyraz, była tak zwana fotografia elementarna. Tendencja artystyczna, która pojawiła się w latach 80., taka trochę nawiązująca do sztuki konceptualnej, ale jednocześnie ją krytykująca. Fotografowanie świata w taki sposób możliwie neutralny, jednocześnie uwrażliwiający na to, w jaki sposób światło kształtuje materię i dzięki temu pozwala zobaczyć, utrwalić ją i zobaczyć w fotografii. To jest praca Jerzego Malinowskiego, wcześniej członka grupy Zoom, który robił bardzo ciekawe rzeczy, podobnie jak Jakub Byrczek. Który brał udział w tym ruchu fotografii elementarnej i później organizował zbiorowe wystawy Kontakty, pokazujące odbitki stykowe z wielkoformatowych negatywów, ponieważ posługiwano się na ogół formatami negatywu 13x18 albo jeszcze większym. To był jakby pewien powrót do metod fotografii XIX-wiecznej dla zaakcentowania walorów klasycznego warsztatu fotograficznego i poniekąd przeciwstawienia się temu trendowi narastającemu już wówczas do fotografii cyfrowej i fotografii tworzonej, oglądanej na ekranach monitorów. Właściwie tą historię GTF-u można by zamknąć taką refleksją, że było ono stowarzyszeniem, które funkcjonowało prawie w całości w realiach PRL-u. Stąd też wykształciło metody radzenia sobie z tymi ograniczeniami narzucanymi przez ten system polityczny. Z drugiej strony cementujące to środowisko czynniki, takich jak współpraca, taka koedukacja, zaczęły słabnąć. Prawda? Kiedyś nie było właściwie szkół, które kształciły w dziedzinie fotografii, zwłaszcza w fotografii twórczej, i odbywało się to poprzez zrzeszenia fotograficzne. Tam można się było nauczyć fotografii, zobaczyć, jak pracują inni, wykształcić
się od strony również nie tylko warsztatowej, ale i intelektualnej. Dzisiaj edukacja fotograficzna dostępna jest na różnych szczeblach i bardzo szeroko komunikowanie się przez internet, zawiązywanie jakichś relacji właśnie poprzez to medium dla dużej części środowiska zajmującego się fotografią zastąpiło te tradycyjne stowarzyszenia. One zostały bardzo dotkliwie uderzone ekonomicznie przez zmianę sposobu finansowania stowarzyszeń. W PRL-u te zrzeszenia amatorskie były całkiem nieźle finansowane, jak na tamtejsze standardy oczywiście, a zaprzestanie ich finansowania po roku 1990 zmusiło te stowarzyszenia do znalezienia jakichś nowych źródeł, na przykład utrzymania tych lokali, galerii, które posiadały. Często okazywało się to niemożliwe i myślę, że około połowy tych stowarzyszeń w Polsce upadło. Niektóre przetrwały, niektóre zawiązywały się na powrót, ale ten etap, który tutaj zobrazowaliśmy, można powiedzieć, jest zamknięty. Zamknięty, jeżeli chodzi o te pewne metody, o to, co ludzi inspirowało, co było też źródłem jakby ich tęsknot, co nie znaczy, że nie można się z tego wiele nauczyć. Współcześnie temu ogólnemu trendowi do fotografii takiej skomputeryzowanej, w tym sensie, że i aparat jest komputerem, i internet, prawda, i komputery pozwalają stworzyć płaszczyznę do obiegu fotografii, ludzie zaczynają odczuwać też potrzebę robienia tych zdjęć, które pozostają trwale jako wydrukowane czy w jakąś inną metodą utrwalone na papierze, którym nadaje się odpowiednią formę trwałą i pobudzającą pewne refleksje, inny rodzaj odbioru tej fotografii, a także inny rodzaj tworzenia, więc na nowo ożywają te tradycyjne techniki, nie tylko takie jak bromosrebrowe, które tutaj widzimy, ale także te XIX-wieczne. Ale oprócz spraw stricte technicznych, myślę, że istotne jest też zaznajomienie się z tym, jakie idee i jakie postawy humanistyczne związane były z tą działalnością fotograficzną, które tutaj w Gliwicach, właściwie GTF, był najważniejszą manifestacją działań artystycznych przez kilka dekad. Często niedoceniano, ponieważ no, tradycyjnie obserwuje się literaturę, teatr, film, które mają największe oddziaływanie, najlepszy odbiór w społeczeństwie, ale te działania organizowane przy pomocy fotografii cechowały się bardzo dużą niezależnością. One, te stowarzyszenia, pozwalały uodpornić się na presję propagandy takiej totalitarnej, która dominowała w PRL-u, i tworzyć azyle niezależnej twórczości, co sprawiło, że te struktury żyją nadal w innej postaci, ale pozwalają też na przykład dzisiaj oprzeć się takiej całkowitej komercjalizacji sztuki. Tego się, myślę, można z tej wystawy nauczyć.